To ta wielka generacja Kasai, Harada, Funaki. Troszeczkę młodszy Miyahira, nieco starszy Okabe. A więc dwa identyczne skoki, no i Noriaki Kasai na razie na miejscu drugim. Na pewno więc w dziesiątce pozostanie. A nawet myślę, że w szóstce. I Wolfgang Loitzl. No, to skoczek jeszcze nieustabilizowany, potrafiący skoczyć tak jak w pierwszej serii bardzo dobrze, ale potrafiący również troszeczkę gorzej w drugim skoku zepsuć. To mu się prawie nie zdarza, ale ciut słabiej. No i chyba będzie słabiej, bo już nisko wyszedł. Tak, jest to krótszy skok, ale znowu bardzo eleganckie lądowanie. To jest fantastycznie wyszkolonym zawodnikiem technicznie. Matki rozdaje już autografy. No, tak jak spodziewaliśmy się. Loitzl 125,5 metra i na razie czwarta pozycja. A to spokojny bardzo chyba Adam Małysz. Jego kolejka jeszcze za chwilę. Ville Kanté. Przypominam, w sobotę wygrał przed Małyszem i swym rodakiem Risto Jussilainenem. Czwarty był Miyahira, piąty Loitzl, a szósty Yoshioka. Więc świetna postawa Japończyków. No teraz Kanté tak daleko nie skoczy. Krócej niż w pierwszej serii. W sobotę w drugim skoku miał 146 metrów. Adam Małysz go przeskoczył. To był legendarny wynik. 151,5 metra. Najdłuższy skok na tak zwanych 120 na świecie. No ale pierwszy miał dużo krótszy niż Kanté. Stąd druga pozycja. I Kanté obniżka pozycji, ale w dziesiątce pozostanie. A teraz Sven Hannawald. Czy Sven Hannawald będzie w stanie walczyć o miejsce na podium? Nie. Nie, tylko nieco ponad 120 metrów, a więc wynik zdecydowanie za słaby. Nie będzie więc Hannawalda w trójce. Na pewno już przegrywa z Hautamäki, z Kasai, z Miyahirą, a może nawet z Loitzlem. Zaraz się przekonamy. Jakoś bez przekonania atakował próg Sven Hannawald. Jakby go ten rezultat Adama Małysza poraził. No tak. No i kolejny Niemiec, to już ostatni. No jednak Martin jest bożyszczem, nie Sven Hannawald. Nie, to nie jest taki lot. Tak jest. Krótki skok, a więc Schmidta także może nie być w czołowej trójce. Tylko 120 ile? 4-5 metrów gdzieś mniej więcej w tym przedziale musiał uzyskać Martin Schmidt. I dopiero 11 pozycja w tej serii, wciąż prowadzi Matti Hautamäki. No ale teraz już zostało tylko dwóch. Risto Jussilainen. Teoretycznie jeszcze ma szans. Jeśli powtórzy taki wynik, a Małyszowi by się trochę nie powiodło. Risto Jussilainen. No już chyba nie. No już widać po locie, że nie. To jest tylko w granicach 130 metrów. Zadowolony Risto, ale... Zadowoleni wszyscy Finowie, ale... Drugie miejsce na pewno. Bardzo dobry dzień dla Finów. Na razie już zagwarantowani sobie dwa miejsca na podium. Jussilainen przed Hautamäki. No, ale czy będzie
to drugie i trzecie miejsce, za chwilę Adam Małysz i ostatni skok konkursu Willingen 4 lutego. Wkrótce potem Mistrzostwa Świata w Lahti. 129 metrów, no obejmuje prowadzenie, ale to, no Małysz musiałby skoczyć 120 metrów, a to jest raczej chyba niemożliwe. I Adam Małysz. No i znowu kapitalne wyjście, będzie znowu znakomity skok. I znowu fantastyczny oto triumfator tego konkursu Pucharu Świata, umocniony na prowadzeniu w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata. Znowu w granicach 140 metrów. Gratulacje dla Tainera od wszystkich pozostałych trenerów. Adam Małysz zadowolony. Fantastyczny kolejny skok. Powinny być 19 co najmniej. I ogromna przewaga nad drugim w klasyfikacji Risto Jussi Lainenem. 140 ile tych metrów? Tyle samo, nie proszę, no 20 no, sędziego austriackiego, 20, no tego się nie spodziewałem, ale brawo. Ale znowu dwa punkty różnicy, 1:20, drugi 18. Wspaniały występ Adama Małysza, zdecydowane zwycięstwo, różnica prawie 30 punktów nad następnym zawodnikiem, no to mówi samo za siebie. To jest w skokach narciarskich gigantyczna przewaga. Wspaniały również występ Finów, drugie i trzecie miejsce, bardzo dobry Japończyków, czwarte i piąte miejsce. Konkurs Willingen komentował dla Państwa Bogdan Chruścicki.